Kilku dorosłych pamiętam, kiedy spytaliśmy mojego Wojtka: kim chce zostać w przyszłości? Lekarzem, policjantem, strażakiem, księdzem. On się tak obruszył i powiedział: Jak co być Wojtkiem? I ten mały człowiek powiedział piękną rzecz: że tak naprawdę chyba najtrudniej być sobą. Żyjemy w świecie mediów społecznościowych. Które bardzo wpływają na nasz mózg i, i skupiają naszą uwagę. I niestety wciągamy się w ten świat, w których sterują serduszka, lajki, chcemy być akceptowani, jednak jak wiemy, jest to próżna i tymczasowa akceptacja, bo potem czujemy pustkę, więc znowu chcemy kreować się na kogoś, kim nie jesteśmy, i tak napędzamy to błędne, błędne koło. Do tego stopnia. Że rośnie wśród ludzi dzisiaj, co jest potwierdzone naukowo: coraz więcej mamy zachorowań na depresję, stany lękowe, coraz więcej ludzi jakby się okalecza przez różnego rodzaju, między innymi operacje plastyczne. Chcemy być kimś, chcemy się komuś lub czemuś podobać i tworzymy jakby iluzję siebie. Dlaczego tak? Długo mówię ten, ten w ten wstęp, ponieważ chciałbym to odnieść do postawy Jana z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy przychodzą do niego i chcą go obwołać Mesjaszem, to on mówi, ja nim nie jestem. Ja znam swoje miejsce w szeregu, ja wiem do czego jestem posłany. Ja mam tylko przygotować drogę, zawiązać my go sendału, bo wiem, że on jest dużo, dużo większy ode mnie. I to uczyniło kimś wielkim Jana, że on odnalazł swoje, swoje powołanie od Boga, odwieczne, jego wolę i sumiennie ją realizował, nie udając kogoś, kim nie jest. Dlatego później, później sam Jezus o nim powie, że to jest największy z narodzonych. Największy Znarodzony Z Niewiast, że jest, jest kimś wielkim, największym z proroków. Myślę, że ten początek roku to dobra okazja, abyśmy poszli drogą Jana Chrzciciela. Nie udawali, nie tworzyli wizerunku siebie takim, jakim nie jestem, ale odczytali, odczytali swoje talenty, wolę Pana Boga względem mnie i sumiennie ją realizowali. A to da mi szczęście, a nie tylko tymczasową, wirtualną łódę szczęścia. To mi da życiowe spełnienie, którego tak bardzo szukam i potrzebuję.